Cześć, ja jestem Sarno i dzisiaj trochę taki nietypowy odcinek. Zrobimy sobie przegląd prasy z PSX Extreme. Jest to jeden z nielicznych już katalogów growych, który tak naprawdę został jeszcze nam do kupienia. Jest to numer oczywiście 305 styczniowy, czyli tak naprawdę najnowszy. Dajcie mi znać, czy podoba Wam się taka seria filmów. To jest mój pierwszy raz, nie oglądałem jeszcze tego katalogu, więc zaraz zobaczymy, co kryje się w środku. Oczywiście okładkę mamy z gry Black Tail, chyba która pojawi się prawdopodobnie jeszcze w recenzjach, ale to zaraz zobaczymy. Ok, a co znajduje się w owym katalogu? Pierwszy oczywiście mamy wstęp i spis treści, które szybko sobie tutaj pominiemy. Pierwsze strony na ogół nigdy nie są jakieś super ciekawe, to jesteśmy zalani niekiedy ciekawymi newsami. Dla mnie jedną z lepszych rzeczy jest tutaj cytat numeru. Zawsze mam tutaj cytat jakiegoś z producentów gier. Często to bywa naprawdę bardzo fajne. Kolejne strony to już co się dzieje w Japonii, w tej azjatyckiej części kraju. Jakie gry są teraz grane. O dziwo, myślałem, że tutaj będzie Monster Hunter World, a raczej Monster Hunter Rise, bo teraz jak wiadomo wyszła ta gra na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X. Ale w sumie jest to styczniowy numer, który musiał mieć dane z poprzedniego miesiąca, więc pewnie Monster Hunter pojawi się dopiero w następnym miesiącu. Co nowego? Mamy tutaj oczywiście DLC do Cyberpunka. Mamy tutaj jeszcze Judas, grę, o której w sumie nie wiem i chętnie bym sobie tutaj poczytał. Mamy Hadesa 2. Jest to oczywiście dalsza część Rogalika, który wyszedł bardzo świetnie. Zobaczymy, jak będzie druga część. Graficznie ona oczywiście się nie za bardzo różni. Troszeczkę o Armored Core 6, czyli o grze, która była zapowiedziana na The Game Awards. Sam jestem fanem akurat tej gry, a raczej serii Armored Core, więc tutaj bardzo czekam. Jest jeszcze tutaj Jedi Survive, który niestety, ale pierwsza część niezbyt mnie powaliła ze względu na fabułę i zakończenie. Jeśli chcecie wiedzieć, o co tutaj dokładnie mi chodzi, no to zapraszam Was do mojej recenzji tego tytułu. I tutaj jest gra, na którą czekam i w nią akurat też na pewno wjadę w dniu jej premiery. Natomiast czekam, aż pojawi się wersja deluxe z steelbookiem i mapą, bo Final Fantasy jest mi bardzo bliski sercu od chyba zawsze i cały czas czekam na jakieś nowości, a 16 naprawdę zapowiada się bardzo, bardzo dobrze. Mamy tutaj też troszeczkę o Death Stranding 2, które na tą chwilę nie ma daty premiery, aczkolwiek sądzę, że może wyjść dość sporo informacji już w tym roku, a być może na początku przyszłego roku zobaczymy to już na naszych konsolach. Tutaj mamy gry roku 2022. Jak wiadomo, rok poprzedni się skończył, zaczęliśmy nowy 2023, więc mamy tutaj opisy chyba wszystkich redaktorów, kto jaką grę uważa za najlepszą. Nie będziemy trochę tego tak sprawdzać, nie chcę Wam za dużo spoilerować i zabierać za dużo czasu, bo te filmy nie mają Wam pokazać całych artykułów, tylko mają Was zachęcić być może nawet do kupna i czy warto tak naprawdę kupić dany katalog. Tutaj mamy dalszą część, oczywiście. Jest nawet Energik się tutaj pojawił, no proszę. I top 50 gier roku 2022. Aż 50 gier, które zawsze lubiłem te początkowe katalogi z początku roku, bo zawsze właśnie te podsumowania są bardzo ciekawe. Jest ich bardzo dużo i bardzo wiele gier możemy sobie zobaczyć, jakie nas ominęły i być może dodać do naszej kubki wstydu. Ok, polecimy tutaj dalej. Mamy tutaj miejsce 10. Chyba było widać pierwsze miejsce. Natomiast jeśli nie chcecie spoilera, co zostało na pierwszym miejscu i nie zauważyliście tego w filmie, no to teraz daję Wam chwilkę spokoju, żebyście mogli przeskoczyć o te 5 sekund na filmie. A teraz sobie przejdziemy. No pierwsze miejsce, oczywiście to wiadomo, że to było Elden Ring. Natomiast pewnie bardzo, bardzo blisko gdzieś tam występował God of War Ragnarok. Jak dla mnie akurat, tak jak mówiłem też w innym moim filmie, dla mnie grą roku obecnie został Mountain Blade 2. Jest to dość kontrowersyjna opinia, natomiast wiadomo, jest to oczywiście moja opinia. Ok, tutaj mamy rok 2022 pod lupą.
A więc pewnie jakieś zestawienie wszystkich najważniejszych newsów z tego roku. Jakoś nie ma ich tutaj za dużo. Myślę, że to będzie troszeczkę więcej stron. Natomiast co my tutaj mamy? 40 lat minęło z Commodore 64. To sobie na pewno przeczytam, gdyż Commodore, akurat u mnie C64, było pierwszą tak naprawdę konsolą, a raczej komputerem, na którym grałem w jakiekolwiek gry. Także to dla mnie będzie ciekawe. Oho, nawet tutaj mamy coś takiego, bo Commodore miało taką rzecz, że z tyłu można było podpiąć kartridże. Natomiast mieliśmy też takie dodatkowe pudełeczko, w którym wkładało się kasety i kręciło się głowicą po to, żeby gra nam jakoś odpaliła. Cuda nie widy, dzisiaj by to wiadomo nie przeszło. Wiele osób by nawet pewnie nie wie, co są kasety. Lecimy dalej. Mamy gry z Netflixa. To nie jest coś, co mnie w ogóle interesuje. Same gry mobilne i tego typu rzeczy nie są moją... nie są w kręgu moich zainteresowań, więc to na spokojnie sobie przeminę i na pewno tego nawet nie przeczytam, nie wezmę się za to. I mamy, w każdym numerze mamy coś takiego jak pytanie miesiąca. To jest pytanie, na które redaktorzy odpowiadają. Zawsze lubię akurat tą sekcję, zawsze ją czytam. Dobra na czytania na kibalku. Mamy headshoty, czyli o gierkach od serca. Takie jakby krótkie felietony już można powiedzieć. I przechodzimy już w recenzję. Przepraszam, że ten filmik jest trochę pocięty, ale ze względu na moje zdrowie niestety, ale muszę go ucinać. I tak, pierwsza recenzja to jest Blacktail, czyli jest to gra z okładki naszego numeru, z 305 numeru dla przypomnienia. Postaram się może ukryć te oceny chociaż gier, żebyście mieli jakąkolwiek niespodziankę z tego. Mamy tutaj oczywiście, i nawet zostało tu grom numeru, jak tutaj widzicie, Wiedźmin 3 Dziki Gon, edycja kompletna. Chodzi tutaj właśnie o to, że Wiedźmin w końcu trafił na Next Geny, czyli na PlayStation 5 i Xbox Series X. No i oczywiście PC-ty dostały dodatkową łatkę, która podbija wszelkie tak naprawdę graficzne, istotne rzeczy i dodaje dodatkowo niektóre zbroje z serialu Wiedźmina, jak i chyba jeszcze dodatkowy quest, o ile się nie mylę. Dalej mamy Monster Hunter Rise. Jest to gra, którą ogrywałem niedawno na streamie i jest ona portem ze Switcha, a raczej port ze Switcha trafił na PC-ty, a ten PC-towy wyszedł teraz na konsolę PlayStation 5 i Xbox Series X. W tle możecie słyszeć moje koty, jak się bawią. Mam nadzieję, że nie będzie to tak mocno przeszkadzać. A co do samego Monster Huntera, no tu jestem tak troszeczkę zawiedziony. W niektórych momentach, aspektach raczej jest on moim zdaniem regresem do poprzedniej części, czyli do Monster Hunter World. Mamy tutaj High on Life. Tą grę chciałbym przetestować, natomiast widzę, że tutaj ocena nie jest najwyższa. Oczywiście jest to exclusive na Xbox Series X. Dalej mamy recenzję Fire Emblem. Oczywiście to też jest exclusive, tym razem trafiający jedynie na Switcha. A tutaj mamy recenzję One Piece Odyssey. Jest to jedna z nielicznych gier, w którą bym sobie akurat zagrał. Strasznie lubię One Piece'a. Nie jestem może na bieżąco, natomiast bardzo, bardzo chętnie bym sobie ograł One Piece'a. Tym bardziej, no, sam świat, same postacie są tutaj naprawdę tak ciekawie wykreowane, że kiedyś mam nadzieję, że zdobędę swoją kopię. Teraz polecimy dalej. Mamy tutaj jakieś trzy mniejsze gierki. I mamy Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Tak naprawdę od paru lat mamy renesans Finala VII. Powrócił on w wielkiej chwale, o dziwo, pod naprawdę poprzeczka postawiona przez fanów. No była, nie oszukujmy się, ale bardzo wysoko. Jednak Final Fantasy VII, który wyszedł jeszcze na PlayStation 4, spełnił oczekiwania fanów, jak i też moje. Także jestem bardzo zadowolony, że wyszło Square i na pewno będę musiał nadrobić Crisis Core'a. Wcześniej ta gra wyszła jeszcze na PSP albo PS Vita. Możecie mnie poprawić, jeśli się mylę. A teraz lecimy dalej. Mamy kolejne pomniejsze trzy gierki.
zrecenzowane, w tym Persona 4 Golden Remaster Edition. Kiedyś muszę odgrać tą Personę, natomiast strasznie świat licealny mnie niezbyt interesuje. Co to jest? Retrocenzja. O, to jest bardzo fajne. Strasznie lubię recenzje starszych gier. Sam planuję na kanale wstawić troszeczkę ich więcej. Tutaj mamy Super Mario 64, czyli klasyka. No co tu więcej mówić? A, niestety jest tylko jedna recenzja. Szkoda, chciałbym więcej. Tutaj mamy hardcore o jakiejś dziwnej nazwie. Nie chcę tego przeczytać, bo pewnie to przekręcę. A nie chcę się cofać teraz do spisu treści. Natomiast co my tutaj mamy? No, widzę mangę jakąś, widzę Hideo Kojimę. Horror oczami dziecka. No jak widać po tych rysunkach, to raczej chodzi o jakieś właśnie horrory w grach. Sam akurat no, nie jestem wielkim fanem horrorów. Bardzo lubię je oglądać, natomiast samo granie nie jest dla mnie czymś najlepszym. Biblioteka gier. Tu troszeczkę nie wiem, o co może chodzić. Więc troszeczkę sobie to ominiem, wybaczcie mi, ale właśnie nie poznałem katalogu wcześniej, jest to moje takie pierwsze otwarcie, więc dajcie mi znać, czy w przyszłych filmach chcielibyście, abym wcześniej już wiedział coś na temat katalogu, czy robił takie surowy przegląd. Mamy literackie inspiracje gier. Okej, okay, czyli co? Mamy jakieś wypisane gry i czym one się inspirowały. To moim zdaniem też jest bardzo fajna wiedza, dodatkowa oczywiście. Ja akurat lubię takie smaczki. Oda do Glocka. Słów kilka o cyfrowym rusznikarstwie. Okej, okay, coś dla fanów broni. Akurat sam nie jestem fanem jakiejś broni. Nie jestem na pewno już znawcą broni. Więc tu mógłbym dużo rzeczy po prostu nie zrozumieć. A widać, że dość obszerny temacik. Okej, okay, silniki. Gier wideo. O, no to jest kolejna rzecz, która akurat mnie pasjonowała. Jak Apple przydarło szlaki dla Unity i Unreal? To może być akurat bardzo ciekawe i może zakończyć też wiele sporów, bo często na jakichś forach ludzie się kłócą o silniki gry. To może tutaj troszeczkę niektórym to rozjaśni, o co kaman dokładnie. Zarączkę. Historia przewodników do gier. No, szczerze powiem wam, że ten katalog jest troszeczkę taki mocno retro. Mieliśmy retrocenzję, mieliśmy Commodore C64. Teraz mamy o historię przewodników. To jeśli jesteście młodszymi graczami, to możecie tego nie pamiętać, ale często w różnych sklepach czy kioskach mogliśmy właśnie znaleźć takie różne katalogi, które miały w sobie opis przejścia gry albo kody. Teraz oczywiście służy do tego internet, natomiast kiedyś było zupełnie inaczej. Jak człowiek nie miał internetu, jeszcze nie był on w ogóle u nas powszechny, no to człowiek musiał niestety posilać się takimi magazynami. Sam kilkanaście z nich miałem, natomiast żaden nie przetrwał próby czasu. Todd Howard, prolog. No nie mówcie. Jest to prawdopodobnie jakaś biografia, prolog, czyli pewnie może coś będzie w następnej części, o Toddzie Howardzie. I o dziwo, akurat niedługo na mój kanał szykuję sylwetkę twórców. Jest to taka moja seria, o której opowiadam od tak naprawdę od początku samego twórcy do końca, jak on tam mniej więcej wspinał się po tych szczeblach kariery, jakie szkoły kończył i tak dalej. Więc jeśli to was interesuje, to zapraszam was do mojej serii. I akurat o dziwo, tak naprawdę przyszły odcinek będzie o Toddzie Howardzie. Zobaczymy. Przeczytam i zobaczymy, jak mocno różni się to od tego, co ja mam dla was. Dobre nowe 8-bitówki. No to jest akurat jedna z takich rzeczy, która niezbyt do mnie trafia. Często te gry mają fajne pomysły, natomiast bardzo szybko mnie nudzą, więc nie wiem, czy będę się zagłębiał w tym temacie. Tutaj widzę, że też dość sporo. Zakazane syreny. Historia marki Siren. O, no to jest jeden z horrorów, który ogrywałem za mało lata. Nie ukrywam, że bałem się jak cholera, ale grałem we wszystko, co wpadło mi w rękę. Ach, pewnie słyszeliście, jak moje koty wariują. Wybaczcie mi za to. No, ale ogólnie historia, znaczy może nie historia, co gra i marka Forbidden Siren jest mi dość bliska. Chociaż
Bałbym się teraz to odpalić, bo tak jak widzicie, są tutaj różne stworki i no nie jest to gra, która... Znaczy no inaczej, ta gra potrafi przestraszyć, więc dla fanów horroru na pewno polecam. Namacalna palcówka. Zachęca już sam tytuł, więc sobie to zostawimy. Coś widzę jakby tutaj takie typowe retro. No tak jak mówiłem, kurczę, coś tutaj mamy... Katalog z retro stylem. Akurat mi to pasuje. Mamy oczywiście sekcję poświęconą kinu. Tutaj mamy, co trafiło chyba do kina, bo tak, to jest Avatar, Istota Wody. Mamy tutaj jakieś trzy filmy wybrane z Netflixa. No i mamy HBO Max i już teraz najnowszy tak naprawdę film na podstawie gry, a raczej serial. Jest to The Last of Us. Póki co jestem po pierwszym odcinku i jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Nie mogę się przyzwyczaić do głównej bohaterki, która odgrywa Ellie, ale zobaczymy. Może dalej będzie to trochę, będzie lepiej. No, ostatni będą pierwszymi. Kulisy produkcji serialu The Last of Us. Fajnie sobie poczytać, ale ja sobie to poczytał dopiero jak skończę pierwszy sezon, więc troszeczkę tutaj minie. Zobaczymy, czy o tym będę pamiętał. Ten udany zły rok, czyli też to jakaś seria horrorów, co prawdopodobnie bym sobie też jeszcze zobaczył, bo tak jak mówię, same gry niezbyt może mnie interesują, jeśli chodzi o horrory. Natomiast jeśli tutaj uderzamy w tytuły filmowe, no to lubię akurat obejrzeć. Tutaj mamy sekcję poświęconą recenzji komiksów, które też coraz bardziej bliższe mi są sercu. No i tutaj mamy komiks, który chyba jest... Tak, to są chyba dziennikarze PSX Extreme. Kiedyś coś takiego było, i tylko że z tego co kojarzę, tylko nie pamiętam, czy to było Neo Plus czy PSX Extreme, był taki komiks, taka seria komiksów, ale z żywymi, znaczy to były na podstawie zdjęć po prostu redaktorów. Bardzo fajnie się to czytało. Wydaje mi się, że tam był Ściera. Czyli to musiało być raczej PSX Extreme. Wchodzimy to już chyba w jedną z ostatnich sekcji, czyli sekcję felietonów, które często są akurat ciekawe. Nie są one za długie, dlatego też się bardzo dobrze je czyta, a często są o konkretnych rzeczach, o takich typowo przemyśleniowych rzeczach, więc naprawdę niekiedy wygląda to, znaczy czyta się to akurat bardzo, bardzo dobrze. Mamy tutaj Gracz Pospolite. Kino. Kojima wyreżyseruje film. Czyli takie fajne newsiki. To jest akurat ciekawy news. Mam nadzieję, że nie wpłynie to jakkolwiek na produkcję gier. No. W czytowej formie. Renesans Final Fantasy VII. Czyli to, co w sumie mówiłem przy tym, jak chyba byliśmy przy recenzji Crisis Core'a, albo przy tym, jak Final Fantasy XVI pojawiło się w katalogu. Tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. Czyli pokój gracza. To jest naprawdę, niektórzy z Was mają tak kozackie pokoje, że do pozazdroszczenia. Ja niestety nie dorobiłem się jakiegoś super swojego kącika, natomiast no, narzekać chyba nie mogę. I tutaj mam podziękowania dla wszystkich patronów, którzy wspierają PSX Extreme. I tak naprawdę mamy koniec. Wszystko kończy się okładką One Piece Odyssey. Ok, pokrótce. Moim zdaniem ten katalog akurat jest warty kupna. Z tego względu, że tak jak mówiłem, chyba jeden z najciekawszych katalogów wychodzą często na samym początku roku. Wtedy, kiedy właśnie jest te wszystkie podsumowania, wszystkie jakieś zapowiedzi przyszłych gier, jest wtedy bardzo, bardzo duża wiedza na temat gier, które mogą wyjść i które wyszły, więc... Nie ma co czekać, lećcie do kiosków albo do sklepów i kupujcie PSX Extreme. Ode mnie to już wszystko, trzymajcie się. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać oczywiście w komentarzu. A teraz się z Wami żegnam. Cześć!